Przed nami majówka, czyli kilka dni odpoczynku. Nie każdy jednak ma możliwość wyjazdu za miasto i spędzenia wolnego czasu na łonie natury. Dla tych, którzy zostają w domu, mamy kilka ciekawych propozycji. Zaczynamy od Ostródy i zaproszenia na rodzinny piknik na bulwar Jeziora Drwęckiego. Od godziny 12.30 do 17.00 będą atrakcje dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz występy. Teraz przenosimy się do Mławy. Tam trzeciomajowe uroczystości pod chmurką rozpoczną się o godzinie 12 w Parku Miejskim. W programie przemówienia, złożenie kwiatów, koncert orkiestry dętej, a na koniec wspólny polonez mieszkańców Mławy. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się też w Mławie pierwsza sobota maja. Ta pierwsza sobota przyszłego miesiąca przyniesie mieszkańcom nie tylko okazję do wspólnej zabawy, ale również tę możliwość zakupu zdrowej, swojskiej żywności, którą podobnie jak w roku ubiegłym będzie można nabyć prosto od wytwórców. Sprzedaż będzie odbywała się w Parku Miejskim na placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy nie tylko smakoszy dobrej polskiej kuchni, ale również producentów. A co będzie się działo w Działdowie? Tu na uwagę zasługuje program artystyczny przygotowany przez uczestników zajęć Miejskiego Domu Kultury. Imprezy odbędą się w Parku Honorowych Dawców Krwi. Początek o godzinie 16.00. Na koniec mamy zaproszenie do Nidzicy. Główne uroczystości Święta Konstytucji rozpoczną się tam o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele Świętego Wojciecha. Później będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a na koniec w Domu Kultury około godziny 12.00 rozpocznie się część artystyczna obchodów. Życzymy wszystkim udanej majówki i mamy nadzieję, że pogoda nie popsuje wypoczynku.